Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku na tym kanale. Rozpoczynam dla was kolejnego vloga, bo dawno, szczerze mówiąc, nie nagrywałam właśnie takiego luźnego vloga. Piję sobie smoothie jagodowo-malinowe, ale powiem wam, że jest bardzo dobre. I tak, dzisiaj postanowiłam, że nagram dla was takiego weekendowego, nie weekendowego, Boże, tygodniowego vloga. Będzie to taki tydzień szkolny, że faktycznie postaram się, żeby ten vlog trwał tydzień pełny. Dzisiaj mamy sobotę, więc skończę go nagrywać w piątek. Wiem, że powinnam zacząć taki tygodniowy vlog od poniedziałku, ale ja zaczynam od soboty. Dzisiaj robię sobie wolną sobotę od lekcji, bo stwierdziłam, że nie ma co, nie mam jakoś bardzo dużo rzeczy, więc jestem w stanie wszystko ogarnąć jutro. A też nie powiem, że ja w tym tygodniu się jakoś bardzo zmęczyłam i nie wiadomo ile zrobiłam, bo byłam chora, więc też przez parę dni nie chodziłam. Także uznajmy, że ten tydzień był trochę luźniejszy. Więc nie było tak źle. Wczoraj właśnie była u mnie przyjaciółka, więc sobie tam spędziłyśmy czas. A dzisiaj mam taki dzień, że właśnie siedzę w domu. Chciałam rano zrobić w ogóle pilates, ale się wkurzyłam. Nie mogłam znaleźć w ogóle fajnego treningu na YouTubie. A próbuję się do tego pilatesu przekonać, bo widziałam na TikToku, że on naprawdę daje dobre efekty, a ja zawsze byłam przekonana, że takie efekty lepsze to ma się tylko w takich serio dynamicznych treningach. I ja takie głównie robię. Trzeba próbować nowych rzeczy, więc jak macie do polecenia jakieś fajne, to oczywiście możecie napisać. Ja dalej będę piła swoje smoothie. I może poczytam sobie książkę. Muszę skończyć w końcu taką jedną książkę, więc postaram się ją skończyć, ale zobaczymy, bo zostało mi tylko 30 stron i ją zamknęłam, bo nie chcę, żeby się skończyła tak, jak się skończy, czyli w sensie one się tam pogodzą, o mój Boże, ja nie chcę, żeby się godzili, ona nie powinna z nim być. Mogę wam pokazać trochę, jak wygląda mój album, ta okładka się bardzo poniszczyła, jak leżała w szafce, ale mogę wam tak mniej więcej pokazać, bo właśnie jestem w trakcie jego robienia. Tutaj mam na przykład te zdjęcia z Grecji, tutaj jeszcze z moją starą klasą, o Boże, tutaj to nie wiem co się zadziało. Zdjęć z rodzinką wam nie będę pokazywała, tylko tutaj na przykład mam jeszcze z dziewczynami. Proszę bardzo, o w ogóle te strony będę jeszcze dekorowała, bo po prostu pokończyły mi się jakiekolwiek rzeczy, także muszę sobie dokupić i wtedy je udekoruję, ale na razie wygląda to tak i mega mi się podoba. Muszę się uczyć na fizykę, ale bardzo mi się nie chce. Rano mnie tak bolał brzuch, że ja myślałam, że ja umieram. Czy ja mam brudną bluzę? Chyba nie. I naprawdę rano ja myślałam, że po prostu ja już sobie wybierałam kolor trumny, chociaż to jest raczej oczywiste, bo chciałabym różową, ale nie, no było źle, serio rano. I teraz siedzę i muszę się uczyć na fizykę, ale jakoś mi się nie chce, więc robię wszystko, żeby się nie uczyć. Nagrałam nawet kolejnego Reelsa, więc oczywiście zapraszam do mojego Instagrama, bo ja jestem bardzo wkręcona w Instagrama i ostatnio bardzo często tam coś dodaję, także jak jeszcze was tam nie ma, to się naprawcie i mnie zaobserwujcie. Pewnie nienawidzę fizyki, ja muszę się na nią uczyć. Ale zrobiłam to przymeblowanie i czuję się jak na razie w nim bardzo dobrze. Po prostu czułam, że potrzebowałam zmiany i to było bardzo, bardzo spontaniczne. Więc mogę wam tak może na szybko pokazać. Mam ogólnie syf na toaletce i na biurku i jest to do ogarnięcia, ale mogę wam tak pokrótce powiedzieć co i jak. Więc tutaj mam szafkę nocną, jej nie ruszałam, szafę, dywanik, tutaj mam właśnie regał z książkami, fotel, telewizor, więc dobrze mi się ogląda, bo mam łóżko i jest spoko. Tutaj na tej ścianie sobie przykleiłam kwiatki. Resztę pozostawiłam tak jak było. Jeśli jesteście ciekawi tak bardziej szczegółów, to nagrywałam room tour. Biurko i właśnie toaletka. I tutaj jest bardzo źle, ale jakoś to ogarnę. Może? Ogarniam się właśnie do szkoły, będę też musiała coś zrobić z włosami, bo są w stanie tragicznym, bo spałam w warkoczu
i nie wiem, mi się skręciła połowa, jest źle. Jak coś, to mam czarne oczy, dlatego że jestem w trakcie malowania rzęs, ale czekam, aż trochę to jedno warstwo, wiecie, przyschnie. Więc będę się ogarniać. Jest wiosna, więc zmieniam też zapach mgiełki. Ja ogólnie używam ciągle mojej ulubionej, tej różowej, ale teraz, żeby poczuć wiosnę, to używam tej, bo jest jakaś taka brzoskwiniowa i w ogóle. I też jest przepiękna. Ja w ogóle muszę kupić sobie jakieś nowe mgiełki. Ja mam w tym punkcie obsesję, ale czuję, że potrzebuję kolejnych. Jest już jasno w ogóle, a jeszcze nie ma godziny 7, więc to są plusy w ogóle, jak jest wiosna, bo jak była zima, to o tej porze było no ciemno, a teraz jest tak normalnie. Nadal mi się nie chce, ale wolę jakoś tak bardziej pozytywnie myśleć, bynajmniej próbuję, bo jest poniedziałek, więc może będzie okej. Także ja się będę ogarniała, bo jak się do was rozgadam, to się totalnie wyrobię i jak się ogarnę, to po prostu się pokażę. Wiesz, w to nie dowierzam, ale mam dzisiaj śniadanie do szkoły. Boże, dlatego w ogóle jest jeszcze ta naklejka taka, ale biorę się śniadanie, widzowie. Ja się mama mi zrobiła jogurcik z jakimiś rzeczami. Jezu, ale tu jest ta naklejka taka, jak się to jeszcze kupiło, bo ja chyba z tego nigdy nie korzystałam. O nie. Dzięki mojemu przemeblowaniu mam teraz super miejsce do nagrywania i tutaj jest dobre światło i w ogóle. Czy ja zawsze, za każdym razem jak chcę coś nagrać, to psy tak szczekają. Boże święty, to jest po prostu jakaś porażka. I chyba się zamknęły. Więc mogę teraz powiedzieć, że wróciłam już do domu. Nagrywałam. Jakiś czas temu powtarzam drugi raz to samo, bo jakoś daremnie to wyszło i w ogóle byłam tak bez energii, że nie. Wiadomo, byłam w szkole i jestem fest zmęczona, ale chciałabym wam coś powiedzieć, bo z tego powodu jestem akurat szczęśliwa, że przyszły mi buty. Jak mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że jakiś czas temu zamawiałam sobie Danki różowe, takie dosłownie całe różowe i one są naprawdę przepiękne, ale przysłali mi je niestety w złym rozmiarze, o 2 rozmiary za duże. Więc no musiałam je odesłać i tak jakoś stwierdziłam, że może to nie są te buty, które powinnam kupić, plus i tak potem nie było tam mojego rozmiaru, więc zamówiłam inne i wam je pokażę. A więc są tu takie konwersy, takie białe w usta. Wydaje mi się, że one są z kolekcji walentynkowej, ale z tamtego roku, bo jak na konwersy to były tanie, w sensie no, według mnie no, za takie buty to... Nie komentujmy, no ale kosztowały one 300, więc jak na konwersy, bo konwersy, no takie te zwykłe klasyczne, to nie wiem, 400, 500, coś takiego. A te kupiłam za 300 zł, więc wydaje mi się, że jak na konwersy to jest dobra cena. Te konwersy są totalnie przyurocze, bo mają właśnie te usta i tutaj mają jeszcze serduszko i napis mi, czyli że wiecie, love me i takie rzeczy. Także są cudowne, totalnie. Mi się podobały bardzo takie tylko, że różowe, ale cieszę się, że widziałam też, szczerze mówiąc, z perspektywy czasu. To wcale nie tak, że różowych nigdzie nie mogłam znaleźć, ale te będą do wszystkiego pasowały. Te różowe Nike to one są naprawdę przepiękne i nadal tak uważam, ale one mają jeszcze jaśniejszy kolor niż ta bluza i szczerze, może nawet trochę się cieszę, że tak wyszło, bo one nie pasowałyby do za wielu rzeczy tak naprawdę, no bo taki różowy to by było trochę ciężko, więc stwierdziłam, że te będą też fajne na lato, teraz będzie wiosna, ale na lato też będą super do krótkich spodenek czy coś, także mam takie konwersy, teraz się jakoś tak ogarnę bardziej do leżenia w łóżku i do odpoczywania i pójdę sobie umyć twarz, bo ja zawsze jak wracam ze szkoły, to zmywam tynk, żeby nie siedzieć w takiej tapecie, bo jednak cały dzień w tynku to nie jest chyba za ciekawie, także jak wracam, to sobie go zmywam, bo tak, chociaż nie wiem, może zostawię dzisiaj i będę miała gdzieś to. Ej, szczerze nie wiem, widzowie. Dobra, ja się muszę ogarniać jakoś czy coś i tak.
Wróciłam do domu, bo byłam dzisiaj u dermatologa, więc nie poszłam dzisiaj do szkoły. I kupiłam w ogóle taką opaskę śmieszną w Rossmanie. I ja myślałam, że ja będę wyglądała w niej cute i tak dalej, bo widziałam na Instagramie u takiej dziewczyny. I w ogóle takie opaski jakoś często mi się ostatnio wyświetlały. Ale ja wam pokażę, jak ja w niej wyglądam. Pani przypisała mi już trzecią maść, czyli jakiś tam krem na to, co ja mam to tutaj. To jest w ogóle jakieś chyba łojokotowe zapalenie skóry czy coś. Ja nie wiem, to jest taka pani dermatolog, wiecie, u mnie w mieście. Ja nie wiem, czy ona ma pojęcie na ten temat, co ona jej przypisuje, bo na razie nic nie pomogło. Ale nie wątpię, może ma. I może mi teraz ta z kolei pomoże? Zobaczymy, jak nie, to po prostu zmieni panią dermatolog i najwyżej będę jeździła gdzieś dalej, ale na razie chodzę tutaj u siebie. I ja wam pokażę, jak ja wyglądam w tej opasce, bo do niej trzeba tak jakby włosy, wiecie, do tyłu, czy coś takiego. Tak chyba trzeba zrobić, tak mi się wydaje, bo raczej no do przodu to niekoniecznie. I patrzcie, jak ja wyglądam. Ja wyglądam w tym tragicznie. Nie no, może muszę się przekonać, ale nie no, widzowie, to jest jakaś tragedia. Ja chyba nie chcę. Przecież ja ją i tak kupiłam do tego, żeby jak się malować, to sobie te włosy, wiecie, tak zgarnąć do tyłu i żeby mi się ładnie jakoś trzymały. W ogóle miałam dzisiaj zejść do fryzjera, ale się nie wyrobiłam z mamą. Właśnie, muszę się umówić do fryzjera, więc może się umówię na czwartek, bo w czwartek szybciej kończę. Więc może poszłam w czwartek do fryzjera i nie wiem, chyba sobie po prostu podetnę włosy i sobie je pocieniuję znowu, żeby były, wiecie, takie świeże, ale jeszcze zobaczymy, najwyżej przemyślę. Muszę w ogóle zabrać się też za przepisywanie lekcji i tak dalej, bo ja tak przepisuję, że jak mnie nie ma, to w sumie przepisuję dzień przed tymi lekcjami z reguły. I na jutro muszę poprzepisywać parę rzeczy, chociaż nie wiem, na jutro chyba nie mam jakoś bardzo dużo. Dzisiaj moja klasa pisze sprawdzian z niemieckiego, więc ja nie wiem, czy mam to sprawdzian jutro zaliczać od razu na lekcji, czy kiedy, ale zobaczymy. Więc mam do poogarniania parę rzeczy właśnie związanych ze szkołą, ale to w swoim czasie, bo na razie mi się nie chce. I właśnie nie wiem, dajcie znać, co ja mogę zrobić z tą opaską, bo jakby ona jest mega cute i fajnie podtrzyma włosy, ale wydaje mi się, że ja w tym dobrze nie wyglądam. Ej, tak jakoś inaczej ją założyłam i chyba jest okej, w sensie nie wiem, wydaje mi się, że jest spoko, jednak jest całkiem cute. Ej, nie, mi się chyba podoba, ale możecie napisać, czy jest okej i czy mogę tak wyjść w ogóle, ale wydaje mi się, że jest, czy jest okej. Nie wiem, jakoś się tak ogarnęłam na szybko, bo chciałam sobie ponagrywać TikToki. Boże, jak mi się twarz świeci. Nie wiem, co jest grane, idę się zaraz w ogóle myć. I tak, widzowie, tyle wam powiem, bo jutro idę do szkoły, jutro jest środa. Ja bardzo nie lubię sierot. Nagrałam sobie TikToki, więc w ogóle zapraszam do mojego TikToka, bo za bardzo go nie promowałam na YouTubie. A jakoś tak ostatnio wróciłam, nagrywam i jest fajnie, więc zapraszam. I muszę się iść właśnie myć i ogarnąć i w ogóle wszystko, bo jest ze mną źle. Wstałam o godzinę szybciej, bo tak cię po prostu obudziłam, więc zdążę sobie zjeść nawet śniadanie i zrobiłam sobie taką zwykłą, klasyczną owsiankę. Dodałam sobie trochę nutelli, jeszcze tam płatki chia, czy tam nasiona chia i maliny mrożone i sobie na szybko właśnie zjem jeszcze przed szkołą. Wróciłam szybciej do domu, bo miałam odwołany niemiecki, więc... Nie niemiecki, miałam odwołany WF, więc jest fajnie i dzisiaj jest w ogóle Dzień Kobiet. Ja o tym totalnie zapomniałam, ale już pamiętam. I kupiłam sobie w ogóle kwiaty, bo zachodziłam sobie z dziewczyną, bo jeszcze miałam w ogóle godzinę do autobusu standardowo i sobie kupiłam różowe goździki, proszę bardzo. One są teraz brzydkie ogólnie, bo wiecie, jeszcze totalnie zakwitły, ale kupiłam i nie wiem, tam dostałam jakieś czekoladki, nieważne. I tak, siedzę sobie w domu, muszę się przebrać, bo jestem w jeansach, a ja totalnie nienawidzę siedzieć w jeansach, jak jestem w domu. Sorry, że tak tym telefonem wymachuję, ale tak, muszę się przebrać i zrobić sobie coś do jedzenia. Nie wiem, coś muszę zjeść na obiad, także idę robić coś do jedzenia.
Muszę się uczyć w ogóle na sprawdzian z biologii, ale bardzo mi się nie chce i nie mam w ogóle ochoty na to, bo nie lubię biologii. Cześć, lubię. Mam ulizanego koszka, mam hełm na głowie, więc nie zwracajmy na to uwagi. A tu mam jakąś łysą tą. Szczerze, to nie wiem, czy będziecie mnie dobrze słyszeli, jak postawię telefon tutaj i będę sobie gadała z łóżka, ale nie odzywałam się do was totalnie dzisiaj, ale tak jakoś jak wróciłam ze szkoły, to byłam zbyt zmęczona i nie miałam za bardzo siły, no totalnie serio byłam padnięta, bo ja tak mam zawsze, jak muszę wstać po 6, bo dla mnie już wiecie, w połowie dnia, dla mnie to już jest za dużo, dlatego ja lubię wstawać późno, bo wtedy normalnie funkcjonuję i to nawet nie jest kwestia tego, że ja muszę pospać jakby więcej godzin, to jest bardziej kwestia tego, że ja po prostu jak wstanę rano, to w połowie dnia jestem totalnie nie do życia. Robiłam przed chwilą trening, ale krótki, bo 15-minutowy i porobiłam parę różnych, bo jakoś nie miałam za bardzo też jakoś weny i w ogóle ochoty na ćwiczenia, ale zrobiłam sobie na brzuch chyba tam jakiś 6-minutowy, potem połowę jakiegoś 10-minutowego, potem nie wiem, też zrobiłam połowę takiego brzuch plus nogi, nie wiem, tam porobiłam jakieś różne i się umyłam, w sensie wykąpałam się i teraz sobie siedzę, czekam, aż mi się wchłonie niacynamid lepiej i krem. I zaraz jeszcze sobie nałożę tam retinol i w ogóle jakąś tą maść od tej pani dermatolog. Także ja sobie siedzę, jutro jest już piątek, więc bardzo się z tego powodu cieszę i jutro idę tylko do przyjaciółki po lekcjach, bo tam musimy robić jakieś tam parę rzeczy, w sensie na EDB, na angielski, tam jakieś takie dziwne rzeczy. Więc najwyżej po prostu odezwę się do was jutro, bo jestem fakt zmęczona.